W statystyce opisowej, a dokładnie we wszechstronnej analizie struktury, podstawową miarą, którą możemy sobie zbadać w zakresie analizy wartości, jakie mamy, jest tak zwana określenie rozpiętości, czyli zakresu, w jakim to zawierają się nasze wartości. Jeżeli na przykład badamy 40 pracowników pod względem tego, ile wynosiła ich płaca, możemy mieć różne wartości, które niekoniecznie, tak jak w moim przykładzie, są do siebie dość podobne. Tu akurat podałam jeszcze dodatkowo jedną wartość typowo odstającą. I na podstawie takich danych jesteśmy w stanie określić tą podstawową miarę zwaną rozpiętością. Rozpiętość wymaga policzenia od nas najpierw najniższej możliwej wartości. Jeżeli szereg nie jest uporządkowany w żaden sposób rosnąco, bo nie musi być, wystarczy zastosować formułę w programie typu Microsoft Excel w jakimkolwiek arkuszu kalkulacyjnym, typu równa się minimalna i podać zakres. To będzie to dla nas faktycznie interpretowany wynik jako najniższe możliwe wynagrodzenie w badanej zbiorowości. Potrzebujemy również najwyższą możliwą wartość, czyli dla nas będzie to najwyższe możliwe wynagrodzenie. Ja ten wynik zaznaczyłam już kolorem żółtym, jako zdecydowanie odbiegający od pozostałych wyników, ale matematycznie, gdyby tych wyników było dużo i niby nie było tak łatwo zauważyć tego wyniku najwyższego, stosujemy formułę równa się max i podajemy zakres. I jak widzimy, między 16 a 2, między najwyższym wynagrodzeniem na poziomie 16 tysięcy złotych, a najniższym wynagrodzeniem 2000 zł, pojawia się nam bardzo duża rozbieżność, która wynosi 14 tysięcy złotych. I właśnie to jest nasz rozstęp w danych, czyli różnica między wartością najwyższą a wartością najniższą. O tyle maksymalnie różni się poziom wynagrodzeń w firmie. Czyli osoba podchodząca do tematu zatrudnienia się w danym firmie musi wiedzieć, że może jej wynagrodzenie wzrosnąć maksymalnie o 14 tysięcy złotych, przy czym najmniej zarobi 2000 zł. Tak by można było interpretować praktycznie rozstęp w danych. Jeden element, który powiedzmy dodatkowo chciałam Wam pokazać, to jak wpływa wartość tutaj tak krańcowo różna, odstająca od pozostałych, na zmienność takich płac w przedsiębiorstwie, jako przykładzie analizowanej zbiorowości. Jeżeli popatrzycie sobie, że średnia liczona jako suma wszystkich wartości przez ilu mamy takich pracowników wynosi 3438, to można powiedzieć, że zdecydowana większość tych pracowników zarabia poniżej średniej arytmetycznej. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mamy wartość, która zaburza nam wyniki średniej arytmetycznej. Zaburza ona również wyniki odchylenia standardowego. Gdy od każdego wyniku odejmiemy tak zawyżoną średnią, a potem te wyniki podniesiemy do kwadratu, sumujemy każdą z takich wartości podniesionych do kwadratu i wyciągniemy następująco pierwiastek z wariancji jako wyniku podzielenia tych różnic od średniej podzielonych przez liczebność łączną. Potem z tego policzymy pierwiastek. Można też napisać formułę równa się pierwiastek i z tego wyniku, który daje nam wartość wariancji, to widzimy, że to odchylenie standardowe w porównaniu do średniej jest już całkiem znaczące. Znaczące, bo odchylenie standardowe w porównaniu do średniej, czyli współczynnik zmienności, jest dość wysoki. W ramach oceny zróżnicowania ja bym powiedziała, że taki współczynnik jest już wysoki, czyli nawet nie jest umiarkowany, tylko że nasi pracownicy pod względem zatrudnienia są zróżnicowani i to dość silnie, czyli ta prawdopodobnie obserwacja znacząco odbiegająca od pozostałych zaburza nam wszystkie wyniki. Zobaczmy, co się dzieje, jeśli ja usunę tą wartość odstającą, która jest krańcowo wysoka od pozostałych. Zobaczcie. Po pierwsze, średnia arytmetyczna nam
spadła, ale wariancja jest już niższa i odchylenie standardowe też spadło niemal o połowę. Współczynnik zmienności jest nadal, ja bym powiedziała, dość wysoki. Świadczyłby już o niższej, ale nadal dość wysokiej, umiarkowanej zmienności naszych pracowników pod względem płac. Wynik jest już bardziej w normie. Zarówno można zobaczyć, że tutaj te wynagrodzenia bardziej są unormowane. Bo jak wcześniej maksymalnie można było zarobić 16 tysięcy złotych, czyli 8 razy więcej niż płaca minimalna, to w tym momencie można zarobić tylko o 4 tysiące więcej niż na wejściu. Wyniki tej rozpiętości już są bardziej takie do zaakceptowania przez większość pracowników zarabiających najniższe wynagrodzenia, bo rozpiętość nie jest już tak znacząca jak wcześniej. I współczynnik zmienności mówi nam o tym, że pracownicy są już bardziej do siebie podobni. Jednak takie wynagrodzenia jak 5500 czy 6000, tutaj te wyniki, jak sobie jeszcze tu przejrzę, o ten, prawdopodobnie ten nam zawyżają wyniki i po ewentualnym usunięciu takich wyników możemy uzyskać bardziej jednorodną zbiorowość. Ja kończę omawianie tego tematu. Zależało mi na, powiedzmy, uzupełnieniu materiału o interpretację rozstępu i wpływu wartości odstających na wyniki miar klasycznych w zakresie średniej i zróżnicowania. Jeżeli macie jakieś pytania do tych filmów umieszczonych przeze mnie na YouTubie, jak najbardziej możecie te pytania, komentarze zadawać, pisać pod filmami. Gdy będę miała możliwość, na pewno się do nich odniosę.